Wznawiam obrady. Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad. Ustawa budżetowa na rok 2017. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek, druk senacki nr 398-A. Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Bardzo proszę o podanie wyników. Głosowało 61 senatorów, za było 59, przeciw 2, jedna osoba, nie, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy budżetowej na rok 2017.